Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Zostawcie ją w spokoju. A co, wolisz, żeby ciebie przechędożyć? Da się załatwić, tylko worek na gębę naciągnij. No co, może pójdziemy w tę stronę? Potem sobie powirtujemy. Najpierw dajcie jej odejść. Patrzaj, rozkazywać nam będzie przybłęda. Pokazać mu trzeba, gdzie jego miejsce. Obyć mu mordę! Co to, jakieś zadanie? A ja mogę broń wyciągnąć tak po prostu chamsko? Mogę. Hehe, gościu. Do widzenia. Do widzenia panom. Mini questik pod domem Shani. Widzę, fajnie, fajnie. Ej, nie, to było normalnie, wiecie, zadanko z trójeczki Wiedźmina. Oczywiście mam znowu broń zepsutą. Będziemy też coś może dzisiaj próbować z tymi ofirskimi rzeczami. Tylko wiecie co, dajcie mi moment. Ja sobie jedną rzecz sprawdzę, może jeszcze to zrobimy zanim pójdę gadać ze Shani. Okej, już mi się udało dotrzeć do informacji. Wychodzi na to, że ostatni fragment rynsztunku my możemy kupić u tego ofirskiego kupca. Także zanim jeszcze udamy się do Shani, to ja bym chciała to sprawdzić, dobra? Chciałabym to sprawdzić, bo jest bodajże osiągnięcie za to, żeby zdobyć cały rynsztunek ofirski i z tego co też widać, on jest lepszy od mojego aktualnego. Czy tak się przechodzi? Nie wiem. Ale jestem po drugiej stronie. Nawet Geralt sobie nie połamał nóg. Czyli to będzie typowo raczej... wiecie co, jak to się nazywa? Jezu Chryste. To będzie typowo... no nie będzie, wiecie... miecza wiedźmińskiego, tylko będzie typowo szabla. Dobra, gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Górny młyn. Dajcie mi to. Spróbujemy... Bo my te wszystkie schematy mamy. To jest tylko i wyłącznie kwestia chyba pogadania teraz z tym kupcem. Cześć, panie handlarz. A ciekawe, czy on ma to typowo jako broń do kupna, czy ma jako schemat? Mógłbym zobaczyć. Zaraz zobaczymy. Ofirska czeczuga. To miała być ofirska szabla. O, ma w ogóle kartę do gwinta. Ganter Odim. Bierzemy. Jest schemat na ofirską szablę. I ma Eredina i Franceskę Findeber. Dobra, no kupię. Czyli co? Mamy schemat na broń, czyli schemat może nam Hattori ogarnąć. Ofirska szabla. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalone wciąż. Dobra, i teraz jeszcze możemy sobie na szybko sprawdzić tą szablę. Zobaczyć, czy mam składniki. Jeżeli mam, to możemy szybko do Hattoriego polecieć. 91 poziom. Ofirska szabla. No, jest dużo lepsza. Skórzanej łaty mi brakuje. Także co, chyba na szybko do Hattoriego polecimy. Ogarniemy. Ja ostatnio się strasznie wnerwiałam na Hattoriego. Jak widzicie, ostatecznie mam Hattoriego oznaczonego czaszką. Bo po prostu, co za gówno, nie? Nowigrad? Tak, Nowigrad. To zrobimy tak, że ja sobie to oznaczę jeszcze. A, tak nagle po prostu mi to teraz zniknęło. No dobra, cool. Nie sądziłam, że to się uda. Ostatnio mi to bardzo nie działało, dostawałam nerwów. Ale teraz wychodzi na to, że chyba powinno nam się udać. A, i wkurza mnie to, ale nie wiem, czy to było też w podstawce, że Geralt po przeteleportowaniu się gdzieś chodzi bardzo wolno i nie chce przyspieszyć. Nie wiem, czy to tak było, czy nie było. I Hattori był gdzieś tutaj. Już teraz pamiętam, jak się chodzi do Hattoriego, no bo ludzie, kochani. Cześć, Hattori. Witaj, Ape. Wiesz co, przeklikamy sobie. Wykonaj dla mnie mieczyk. I teraz tak. Bełty, broń stalowa. Skóry nie mam, ale to kupimy. Kup składniki. I wykonaj mi ten przedmiot. I to powinien być cały ofirski ekwipunek. Bywaj. Możemy też płotce założyć ofirską kulbakę.
Tylko czy ja ją dalej mam, czy ja ją sprzedałam? Bo to też jest dosyć taka rzecz, wiecie, ja nie pamiętam, nie? Możliwe, że sprzedałam, ale wątpię, żebym sprzedała w sumie. Zanim sobie to założę, to spróbujemy sobie... Mam ofirską kulbaka, ona jest... Końskie juki, a to płotka nie ma tego założonego? Mam juki. Mam 100 pojemności. Dobra, ale mamy ofirską kulbakę. Płotka będzie wyglądała troszeczkę inaczej. I teraz tak, użyjemy sobie tego, o czym już mówiłam, czyli użyjemy sobie tego specjalnego tutaj cudu, czyli godzina wilka. Czasowo zmniejsza wymagany poziom. Czasowo, w teorii, ale w praktyce, dopóki nie zdejmiemy tego, to powinno być ok. Dobra. Ofirska szabla. Ofirska karacena. Ofirskie buty. Ofirskie szarawary. I ofirskie karwasze. I to jest cały ofirski zestaw. Geralt może trochę wygląda jak idiota teraz, ale mamy przynajmniej lepszą ochronę i wydaje mi się, że ostatecznie jest to raczej na plus. I tak, tędy do Hattoriego przyszłam, tędy wracamy chyba do bramy. Czy już się pogubiłam? Pogubiłam się. Mapa. Jak kurna w drugą... Aha. No możliwe. Możliwe, że w drugą stronę. Ale chyba nie tędy. Ty kurna, gdzie ja jestem? Dobra, moment, bo tu jest Hattori. Hattori jest tu, a ja przyszłam chyba tędy. Boże, nie wiem, gdzie jestem. Nie przyszłam tędy. Halo, jak ja mam iść? O, jestem na dobrej drodze. Oznaczę sobie tędy. W sumie gra mnie chyba jakoś próbuje stąd wyprowadzić, tak żeby powinnam jej posłuchać. Albo i nie. Dobra, tu jest brama. Wow, niemożliwe. Dobra, to co, zaraz... Godzina wilka. No niby jest, że to jest czasowe, ale to jest chyba... Ja coś kojarzę, że dopóki... Że wiecie, że no nagle mi nie zdejmie tego, nie? A jeżeli, no to trudno. I widzę, że tak jakby nie zaliczyło mi się to, wiecie, z tym ofirskim pancerzem. Co ja mam zaliczone? To osiągnięcie? Aż bym musiała sobie podejrzeć, bo my na pewno mamy całość aktualnie. Weźmy sobie to, sprawdźmy. Zaraz zobaczymy. O, tu jest. Zbierz wszystkie elementy ofirskich pancerzy, ekwipunku dla konia oraz przynajmniej jeden miecz. Będę musiała się przyjrzeć temu, ale na pewno mamy teraz fajną tutaj... O, pancerzyk fajny. Ta szabla jest całkiem. Dobra, nie przedłużamy. Idziemy do Szani pogadać. Jak się do tej Szani wchodzi? Tędy? Tak jakoś dziwnie. A co to jest? Praktyka medyczna Szani. Myślałam, że ona będzie w alchemii. Tu są jakieś rzeczy, chłopka jakaś i tak dalej. Kim jesteś? Nie wiem, nie widzę. Chorzy ludzie. Dobra, to może ja stąd pójdę. Czyli co, będziemy Szani chyba przeszkadzać? Zbadałam próbki śluzu. Myślę, że potrafię znaleźć antidotum. To dobrze. Zaraza w Arni bywa bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane. I dostanę medal w kształcie ropuchy? Nie mamy takiego medalu. Geralt? Nic ci nie jest? Co ty masz na twarzy? Długa historia. My tu czekamy, poopowiadacie sobie później. Tak, dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa. Ładniutka ta medyczka, zupełnie nie wygląda jak uczona.
Według ciebie wszystkie uczone kobiety są brzydkie? No, czym jak czym, ale urodą nie grzeszą. No co, nie jest tak? A jakże? Brzydka jedna w jedną. Paskudne, że nawet kijem by człowiek nie tknął. Ale ta jest inna, wyjątkowa. Szczęściaż z ciebie, Wiedźminie. Widziałem, jak na ciebie patrzyła. Całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się, tobie też się podoba, co? Tylko ślepcowi by się nie podobała. No wiadomo, a wiedźminy mają ponoć zmysły wyostrzone. Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat, dlatego uważajcie z dawkowaniem. Każdemu choremu zaaplikujcie po 2 krople do posiłku 3 razy dziennie. W 3, góra 4 dni powinno być po zatruciu. Dziękuję w imieniu Redani. A więc służysz teraz Redańczykom? Służę ludziom. Leczę ich. Tak się złożyło, że po redańskiej stronie. Ale Nilfgaardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo Kedweńczykom, Temerczykom, Elfom, Krasnoludom czy Niziołkom. Przecież mnie znasz. Pomijając incydent w kanałach, ostatni raz widzieliśmy się chyba w zimie. Tak, wtedy, kiedy szalała tam Katriona. Mam wrażenie, jakby to było 100 lat temu. Co się z tobą działo? Cóż, wyjechałam z Wyzimy i wróciłam do Oxenfurtu. Zrobiłam doktorat, a potem otworzyłam własną praktykę. A kiedy zaczęła się wojna, siłą wcielili mnie do sztabu medycznego redańskiej armii. No a co teraz, kiedy Radowid nie żyje? Wojna jeszcze się nie skończyła. Panuje chaos. Wciąż jestem potrzebna. Ale nie narzekam. Teraz przynajmniej mieszkam u siebie i leczę ludzi. Ale zawsze muszę być gotowa, że Redańczycy przyjdą do mnie z jakimś arcyważnym zadaniem. No i widzicie, była mowa właśnie o tym, że Radowid nie żyje. On oczywiście nie żyje u mnie, bo zależy, jakie wybory podjęliście w podstawowej wersji gry. No tutaj było właśnie wspomniane, że Radowida już nie ma. Także nie wiem, jak sobie teraz Redańczycy radzą. No, jak widzimy, jakoś sobie radzą. Tym razem ja potrzebuję twojej pomocy. Domyśliłam się, że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. Mów, co cię sprowadzę. To ma jakiś związek ze znamieniem na twojej twarzy? A, no i musisz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w kanałach. Od czego by tu zacząć? Okazało się, że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą, a ropucha naprawdę była królewiczem, do tego z Ofiru. Aha, a ja jestem kowirską księżniczką. To najprawdziwsza prawda, przysięgam. Kiedy zabiłem ropuchę, zjawili się ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem i mnie pojmali. Z opresji uratował mnie niejaki Gaunter Odim. Kto to? Może czarodziej? Może demon albo dżin? Nie wiesz? Wiem, że to ktoś bardzo potężny. Pomógł mi wydostać się z tarapatów i teraz oczekuję, że w zamian spełnię 3 prośby pewnego szlachcica. Na początek mam przywołać ducha jego brata i sprawić, żeby wybawił się za wszystkie czasy. Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić? Na razie się o to nie martwię. Najpierw muszę znaleźć jego grób i go przywołać, a potem zobaczymy. Chyba nie myślisz o nekromancji. To niesamowicie ryzykowne. W grę wchodzi wyższa magia. Odin powiedział mi, co należy zrobić, żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziejek. Dał mi, powiedzmy, preparat, który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy. Kadzielnicę da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim. Mogę ci przynieść. Dzięki. Nie ma za co. Ale i tak mi się to nie podoba. Też nie jestem zachwycony, ale nie mam wyjścia. Muszę przywołać tego ducha.
Rozumiem. Kto to? Brat Olgierda von Everec. Von Everec? Na trzecim roku musieliśmy wybrać jakiś fakultet. Miałam do wyboru złote myśli hierarchów albo słynne Rodredai. Wybrałam to drugie. Jest! Von Eyegrid, von Esteken, von Everec. Brat Olgierda miał na imię Witold. Spoczywa w rodzinnej krypcie przy dworze. Dzięki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Idę. Piszą, że ta krypta to prawdziwe dzieło sztuki. Wiesz co? Chętnie zobaczę ją na własne oczy. Przyniosę kadzielnicę. Spotkamy się przy wejściu. No, to było szybkie. Musimy się spotkać z Shani przed grobowcem rodziny von Evereców. No, widzę, że Shani ma naprawdę fajny gust. Zaproszenie na ślub. By obyczajom prastarym zadość uczynić, wszem i wobec ogłaszają, iż pięknym uczuciem połączeni ślubować sobie będą miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Aldona Lamch i Jawnut de Bogar. Szanowną panią Shani wraz z osobą towarzyszącą na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić rodzice i narzeczeni. No dobrze. Jeszcze będziemy wiedzieć coś więcej. O, pięknie, mamy wilczą zamieć. Możecie sobie poczytać, jeżeli ktoś z was nie zna tekstu, ale wątpię, że ktoś nie zna. Szczególnie, jeżeli ktoś interesuje się Wiedźminem albo, no nie wiem, chociażby nawet zainteresował się, no właściwie Wiedźminem Trójką. Tutaj pamiętnik połykacza płomieni. Nie wiem, czy wam to pokazywałam w ogóle. Tutaj jest kopia. I rzeź Cintry też mamy. Mogę tą rzeź Cintry zobaczyć. O, tutaj możecie sobie poczytać. Dobra, już nie będę brała z tamtej jednej biblioteczki. Prawdopodobnie to wszystko już znamy, więc... dajmy temu spokój. Jak wygląda kwestia ze zadaniem? To znaczy, gdzie ta krypta jest? Tutaj. No to z wieś Erde chyba będzie najbliżej. Tylko żeby się dostać do wsi Erde, to będę potrzebowała... O Jezu, znowu to samo? Boże, tragedia. No, zaznaczyło się? Tak. Nie, naprawdę, ten kto to wymyślał, ten kto to zwalił, to naprawdę... naprawdę po prostu brak mi słów. Dobra. To co? Lecimy od razu. I lecimy... tutaj do wsi Erde. No niepotrzebnie ją zaznaczyłam. Przecież lecimy do niej. A tamten znacznik też mam już zaznaczony. Płotkę dostanę? Dostanę. Chodź, płotka do mnie. Jak tam twoja kulbaka? Jedziemy! Nie widzę jakiejś różnicy. Może jeszcze nie widzę. No i dobra. Miejmy nadzieję, że uda nam się jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Fajna droga, widzę. Naprawdę rozumiem, jak mnie prowadzi już gro. Aha, bo ja sobie tego znacznika tam nie odznaczyłam. No dobra. To zaraz to zrobię. Wiecie co? W sumie to... jedź, płotka! Tutaj jest jakiś dziwny most. Może będzie jakiś punkt teleportacyjny. Dobra, bo tam jest Shani. Wrócimy się chociaż kawałek, żeby zobaczyć, czy czegoś tutaj... nie ominęłam? Nie. Gorąco. Gorąco ci, Geralt? No po pogodzie widać, że nie jest jakoś bardzo gorąco. Nie znałem cię od tej strony. Jakiej? Czy ja wiem? Romantycznej. Zwykle widuję cię wśród bandaży i medykamentów. Często umazaną we krwi. Bo zwykle przychodzisz, kiedy jestem w pracy.
Teraz nie jestem. Czekam na ciebie i plotę wianek na wesele. Masz zręczne ręce. Muszę. Jestem chirurgiem. Chyba wolę cię w takim wydaniu. Bezkrwawym? Dziewczęcym. Jedno nie wyklucza drugiego. Fakt. Ale te okoliczności przyrody bardziej do mnie przemawiają niż sala operacyjna. Pamiętałaś o kadzielnicy? Owszem. Żołnierze o mało mnie nie przyłapali, jak ją wynosiłam w torbie. Nie byłam pewna, do czego jej użyjesz, więc wzięłam też mieszankę bursztynu, anyżu i jałowca. Nieźle kopcą. Dziękuję. Mogą się przydać. Idziemy? Chodźmy. Wejdź do krypty rodziny von Everetzów. To miejsce robi wrażenie. Prawda. Szkoda, że jest takie zaniedbane. Brud podupadł. Pewnie nie mieli pieniędzy na utrzymanie. Dobra, weźcie, poczekajcie chwilę, bo ja bym chciała ten znacznik usunąć. Oh, Boże, kto to wymyślał? Dobra, chyba już. Nigdzie nie ma. Tak. Trochę tam strasznie. Nie musisz tam iść ze mną. Możesz tu zaczekać. Tak chyba będzie lepiej. Serio? Coś się działo. To krzyczy. Oj, Szani, ja mam krzyczeć. Trochę przeginasz chyba. Odpalmy pochodnie, bo nic nie widać. To krypta, prawdziwe mauzoleum. O, już okradamy zmarłych. Pierwsze, co się robi, jak się wchodzi. Ej, tu jest zamknięte. Tam są te trumny do przeszukania. Boże, jestem straszna, nie? No ale co, no w takich momentach się korzysta. Chociaż nie ukrywam, że powinnam... Ofirska odynka. Ej, to jest jakaś nowa broń ofirska. Niestety gorsza. Ale mimo wszystko... Jestem ciekawa, jak tutaj będzie z tym rynsztunkiem. Potem jeszcze popracujemy nad tym. Byłam pewna, że to osiągnięcie nam wejdzie, a tutaj jednak nie. Wejdź do krypty. Wiedziałem, że tak łatwo nie pójdzie. Oh, fuck my life. Chciałam sobie rzucić ten. Wiesz co, Geralt? Weź tą pochodnię schowaj. To po pierwsze. Po drugie. Pokaż, co umiesz. Dobra, przydałoby się zrobić jakiś Irden. No, co jest? A ta pochodnia to ci po co, ćwoku? O Boże, no what the hell? Tak się umiera, moi drodzy. Dobra, zrobimy tak. Biorę sobie dekokt. W ogóle chyba biały miód by się przydało wziąć. Wyśmienity miód. Wyśmienity biały miód. Usuwa zatrucia i efekty działania. To po pierwsze. Po drugie. Olej przeciwko upiorom. I po trzecie. Tutaj cię mam. Dekok trafarda białego. Tragedia. Zapraszam. Ja pierdolę, jaka ta gra jest czasami, ja nie wiem. Jak ja to przeszłam kiedyś na naprawdę tym... Jak ja to przechodziłam na drodze ku zagładzie? Ja byłam jakaś nienormalna chyba. Kurde, dwa upiory, a tyle problemów. Pokaż, co umiesz. Jeszcze jeden? Jeszcze dwa? Na szczęście jest takie coś jak niezabijalność w tej grze. Wy nie powinniście mi nic robić w tym kręgu dziadowskim, a i tak mi robicie. Chodź tutaj, wracaj, a nie będziesz mi tam chodził poza tym.
chodź. No trochę to trwało. Oczywiście miecz mam znowu zepsuty. Już koniec niespodzianek. Ej, tego mogę użyć. Tu jest wejście gdzieś. Tego chyba nie powinienem dotykać. Witold von Erden, syn Bogu Miła i Krystyny. To jego szukam. Pora rozpocząć rytuał. Muszę. Ale to było szybkie. Nie spodziewałam się, że tak szybko znajdę ten grób. I nie spodziewałam się, że znowu będzie mnie wnerwiało sterowanie. W ogóle ja nie wiem, kto wymyślił to, żeby Y odpowiadało za silny atak i za zbieranie. Dobra, kadzielnicę zaraz wyjmę. Tylko mnie bardzo interesuje fakt. Tędy przyszłam, czy co? Tu jest zamknięte. To jak ja mam okadzić? Z drugiej strony? Chyba tak. Dobra, to spróbujemy przejść tędy. Klucz do krypty. Tak. Dobra, spokojnie. Chociaż chyba przejdę też z drugiej strony, mi się coś tak wydaje. Zobaczymy zresztą. Floreny. Chociaż to wygląda, jakbym poszła gdzieś całkiem indziej. Dobra. Ale nie słyszę żadnych przeciwników. Dobra, jakieś spodnie znalazłam. Arachnomorf. Słabo mi jest, jak ja to czasami widzę. Do widzenia. No serio, jeszcze jeden. Nawet dwa. Ja mam broń zepsutą. Co te arachnomorfy mi robią? Ja myślałam, że to jest jakiś, wiecie, skrót czy co. Może to jest skrót? Nie wiem, co to jest. Pochodnie? Tak. Dobra, wyjął mi na szczęście pochodnie. I wkurza mnie to, że z tą pochodnią Geralt tak wolno chodzi. Suszona ryba. Napierśnik jakiś. Znowu będę miała tonę syfu do sprzedaży. Po co ja to wszystko w ogóle kurwa zbieram? To ja nie wiem. Ale wiecie co? Chyba faktycznie to jest skrót, żeby przejść. Bo tutaj mi pokazuje, żeby okadzić. No, na to wychodzi. Zaraz weźmiemy sobie tą kadzielnicę, tylko najpierw pozbieramy te rzeczy. Czemu tu jest tyle roślin? Ktoś nałożył chyba za dużo tekstur na siebie. Ofirskie szarwary. To mogę już otworzyć? Tak. Dobra, to co? Wyjmiemy sobie tą kadzielnicę może. Kadzielnica. Okadzimy. Życie i śmierć. Płomień i krew. No, kadzisz to? To się tak długo kadzi?
Ile razy mam w kółeczko? To tak długo? Halo? Kadzimy, Geralt? Czy coś? Nie wiem, coś mi się tutaj nie zakadziło tak jak trzeba chyba. Spróbujmy tu. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Dobra, tu się zakadziło. Prochu, powstań ty, którego przynoszę krew. Dobra. Wróć do świata żywych, ty coś go opuścił. Tam się coś, widzę, nie zakadziło chyba wcześniej nam. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Okaż ci wszystkie sale. Dobra, tutaj jeszcze muszę okadzić chyba. Wróć do świata żywych, ty coś go opuścił. Tutaj jeszcze kadzimy. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Życie i śmierć, płomień i krew. Teraz trzeba zapalić znicz. Dobra, zaraz Geralcik zapalimy. Sporo rzeczy później pójdą na sprzedaż. Dobra, możesz chyba schować te kadzielnice. I od razu sobie ustawimy na wszelki wypadek Irden. I zanim zapalę znicz, to jeszcze sobie naprawimy broń, bo jest tragedia. Wiecie co, weźmiemy 90% uszkodzeń. Dobra. Płomień i krew, życie i śmierć. Przybądź ty, którego przynoszę krew. Płomień i krew, życie i śmierć. Przywołałeś mnie, kimkolwiek jesteś. Nazywam się Geralt. Przybyłem, żeby obudzić ducha Witolda von Everett. To, kim jesteś i po co tu przybyłeś, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie opuścisz tego miejsca żywy. Jesteś duchem Witolda? Kto pyta o mojego wnuka? Nie to jest ważne, honorato. Interesuje mnie, skąd ten człowiek wziął krew naszego rodu. Bo tylko krwią Everettów można zbudzić duchy Everettów. Prawda to. O ile wiem, z naszego rodu przy życiu pozostał jedynie Olgierd. Mamy zatem do czynienia z człowiekiem, który przelał krew twojego wnuka, Kejstucie. Żaden z was nie jest Witoldem? Przybywam tu właśnie z polecenia jego brata, Olgierda. Wkrótce spotkasz się z Witoldem. Natomiast nigdy więcej nie zobaczysz już Olgierda. No, tak coś czułam, że będzie super. Ałano, halo. Dobra. To są duchy. Więc po pierwsze, ekwipunek. Po drugie, olej przeciwko upiorom. Dawaj ten olej. A po trzecie, zaraz rzucimy jakiś Irden. Irden, nie kadzielnice. Dobra, zapędzamy ich tutaj do tego kręgu. Jakąś jaskółeczkę możemy tak na wszelki rzucić. Dobra, bo to też im zadaje obrażenia, więc zawsze jesteśmy na plus. Powietrze sobie twój łeb w środku. Dobra. Dobra, damy sobie dalej jeszcze Quen. To tutaj mam mało HP. Ty masz całkiem
Oni się regenerują, czy mi się już postaci mylą? Dobra, Quen. Zapraszam. Znaczy się Irden. Dobra, zostało was niedużo już was jest. A łano, jakim prawem dostałam? No i co ty na to? Zawzięte skurwysyny z tych Ewereców, co? Kim jesteś? Tym, którego szukasz. Witold von Everec, brat Olgierda. Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mnie nie swędzą. Nie chciałem się bić z twoją rodziną. Sami zaczęli. Jestem martwy, ale nie ślepy. Chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz z tymi przemądrzałymi kutasami. No i z babcią. Zresztą, co mogłeś im zrobić? I tak nie żyją. A teraz mi powiedz, skąd miałeś krew Olgierda? Jeżeli zrobiłeś mu krzywdę, zabiję cię. Dostałem ją od pewnego człowieka, ale to nieistotne. Mam do ciebie ważną sprawę. Jestem trupem i nie obchodzą mnie twoje ważne sprawy. Jedyne, czego mi brakuje po śmierci, to dobrej zabawy. Uciechciała, że tak powiem. Ale cóż... Miewacie tu gości? Czasem. Niezbyt często. Dlatego jak już ktoś przychodzi, to się kompania rozochoca. Wesoła rodzinka. Co prawda, to prawda. Znaliśmy z zamiłowania do hulanek i wojaczki. Z dziada pradziada w rodzinie była tradycja zajazdów. A wiadomo, że jak zajazd się robi, to i łupy są. Więc bawić się zawsze było za co. Tak było, jest i będzie. Dopiero pod koniec mojego życia się popsuło. Ale nie ma co rozdrapywać ran. Na kilka dni, zanim umarłem, brat powiedział mi, że ponoć znalazł sposób, żeby się odkuć. Szkoda tylko, że nie powiedział jaki. No, my chyba wiemy jaki. Twój brat mnie przysyła. Naprawdę? Co u niego? Czego ja bym nie dał, żeby się z nim zobaczyć? Chociaż raz. Nie spotkasz się z nim, ale może uda ci się jeszcze coś przeżyć, co dla nieboszczyka powinno być ciekawe. Rzeczywiście, jest ciekawe. Mów, o co chodzi? Szczerze mówiąc, nie znam Olgierda zbyt dobrze. Możesz mi coś o nim opowiedzieć? Olgierd to wspaniały człowiek. Prawdziwy kozak. Drugiego takiego nie znajdziesz w całej Redanii. Najlepszy i do wojaczki, i do zabawy, i w ogóle do wszystkiego. Szczeniakami byliśmy, a już się zdarzało podjazdy na wojnach robić. Przygraniczne wsie srały w portki na samo słowo Olgierd. Byłem jego zastępcą i mieliśmy oddanych kompanionów, którzy by w ogień za nami wskoczyli. I niby czym różniliście się od pospolitych bandytów? No, no, wasz słowa. Niektórym, co z nami przestawali, rzeczywiście tylko bitki były we łbach, ale nie Olgierdowi. Na pewno nie jemu. On zawsze był świata najbardziej ciekawy. Wszystko go interesowało. Księgi czytał, obrazy lubił. No i narzeczoną miał, piękną jak sen. Nie chcę być wścibski, ale ciekawi mnie, jak umarłeś. Tam nie kryguj się. Ludzie lubią takie historie. Też bym lubił, gdyby nie to, że to mnie wtedy zabili. No, to jak to było? W czasie podjazdów zwykle bywało tak, że się zajmowało siedzibę wójta i kazało miejscowym łyczkom gorzałkę przynosić. A i dziewek nie brakowało chętnych do swawoli. Nigdy.
Niestety, zdarzyło się, że jednego razu wpadliśmy w zasadzkę. 5 na 1 przypadało. No i zabili mnie. Dębowym stołem rozgnietli czaszkę o ścianę, jak skorupkę jajka. Wyobrażasz sobie? Wykonuję dla Olgierda pewne zadanie. Mam sprawić, żebyś się wybawił za wszystkie czasy. Naprawdę? No, to jest brat! To jest brat, powiadam ci! Nawet po śmierci o mnie pamięta! To jest brat! Stary, dobry Olgierd! Ile mamy czasu? Myślę, że w jedną noc się uwiniemy. Wybornie! Czekaj no, tylko wezmę szabelkę. Niech to szlak trafi. Jesteś duchem. Nie możesz chwytać przedmiotów. Ciągle o tym zapominam. Zaraz. No to jak się mam niby bawić? No jak? Ani kufla wziąć do ręki, ani szabelki, ani panny porządnie przycisnąć w tańcu? Musisz się jakoś bez tego obejść. Idziemy. Nie. Nigdzie nie idę. Miałeś sprawić, że się wybawię, tak? Tak? No, to wymyśl coś, żeby mi to umożliwić. Niby co? Ożyw moje ciało. Nie potrafię. Poza tym chyba zaczęło się już trochę rozkładać. Esteta. No to wymyśl coś innego. W takim stanie nigdzie nie idę. Może mógłbym tu kogoś sprowadzić. A ty mógłbyś pożyczyć sobie jego ciało na jeden wieczór. A, chcesz, żebym kogoś opętał? No, tak. Powiedzmy, że się zgodzę. Czyje by to było ciało? Nie wiem, może któregoś z ludzi Olgierda? Albo jakiegoś wieśniaka, który zgodziłby się to zrobić za pieniądze. O, co to, to nie! Nie będę właził w skórę kompana albo jakiegoś wioskowego ciury. Ja mam lepszy pomysł. O nie, nie. Nie ma mowy. Tak? A właśnie, że tak. No to super, nie? Geralt, zbudź się. Jak nie otworzysz oczu, użyję soli trzeźwiących. O nie, ale będzie cringe'owa. Warto było umrzeć, żeby sobie poleżeć na takich cudnych kolankach. Co też tam musi ukrywać się wyżej? Zwariowałeś? Oczywiście, tak. Jak tylko cię zobaczyłem. Jeśli obiecasz, że pogładzisz mnie po gębie i jeszcze chwilę, gotów jestem całą wieczność spędzić w ciele kundla, który łasi się do twoich nóżek. Geralt, co się z tobą dzieje? Jestem Witold, nie Geralt. Co? No dobra. Poczekaj chwilę. Zdecydowanie nie lubię być opętywany. Nie zemdlałbyś, gdybyś tak się nie bronił. Geralt, możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? Wybacz, Shani. Witold von Everetz mnie opętał. Co? No, nareszcie gadasz z sensem. Zamknij się. Nic nie mówiłam. Przepraszam, to nie do ciebie. A do kogo? No, do niego, do Witolda. Geralt, tutaj nikogo nie ma. Wygląda na to, że twoja piękna przyjaciółka mnie nie widzi. Ani nie słyszy. Ale może to nawet lepiej. Zostaw Shani w spokoju. O, więc tak ma na imię. Pięknie, pięknie. Idealne imię dla idealnej dziewczyny. Tracę cierpliwość. Ja też. Możesz mi wreszcie wyjaśnić, o co tu chodzi? Temperamentna. Lubię takie niecierpliwe.
Mam sprawić, żeby Witold von Everett wybawił się za wszystkie czasy, ale tak się składa, że jest duchem. Więc chcąc, nie chcąc, muszę mu użyczyć swojego ciała. Ale zaraz, czyli teraz jesteś przez niego opętany? Nie, teraz nie. Teraz stoi obok i mizdrzy się do ciebie. Ale co jakiś czas będzie przejmował moje ciało, więc wszystko, co będę mówił i robił, będzie tak naprawdę za jego sprawą. Ach, co jeżeli będę chciała porozmawiać z tobą? No wtedy niech podejdzie i poprosi, żebym na chwilę wyszedł. No to wyjdę. Wtedy masz mu kazać, żeby na chwilę wyszedł. Rozumiem. No, to świetnie. To jak, moja słodka? Może wyjdziemy z tej ponurej krypty? Tu nieopodal jest taki zagajnik, w którym pocałunki smakują lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Rozumiem, że teraz jesteś już Witoldem. Chyba nie będę mieć większych problemów, żeby odróżnić cię od Geralta. O Boże. Nie zmieniaj tematu, przepióreczko. Jeśli zagajnik ci nie odpowiada, możemy od razu przejść do rzeczy i zażyć w stogu siana. Obawiam się, że nie spełnię twojej prośby, duchu. Trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Moja przyjaciółka bierze ślub. Zaprosiła mnie, ale nie mam pary. Miałam nadzieję, że kiedy Geralt zobaczy, że plotę wianek na wesele, to mnie zaprosi, ale... cóż, przeliczyłam się. Nic straconego, moja miła. Ja cię tam zabiorę. Nie masz w Redanii lepszego tancerza nad Witolda von Everetz. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać, więc możemy się spotkać przed świątynią. To gorzej. Czemu? Nie przepadam za świątyniami. Za życie odwiedzałem je tylko w celach rabunkowych, a teraz, po śmierci, jeszcze mi się ta niechęć pogłębiła. A czy nie moglibyśmy się po prostu spotkać od razu na weselu? No, zdaje się, że nie mamy wyjścia. Świetnie. No to widzimy się przed domem weselnym. No, no, powiem ci, waszmość, że dla takiej dziewki można głowę stracić. I mówię ci to ja, Witold von Everett, człowiek znany z tego, że nie zadowala się byle czym. Powiedz mi, tak szczerze, od serca, jest coś między wami? No bo jak tak, to trzymam się z daleka. Ale jak nie, to... wiesz, chętnie bym z nią zwiedził kilka stodółek. Albo jakiś zagajnik? Powiedzmy, że kiedyś byliśmy dla siebie kimś więcej niż znajomymi. Ha! Widzisz, od razu wiedziałem. Od razu wiedziałem. Znam ci ja się na ludziach. Trochę szkoda, wiesz? Sam bym się nią chętnie zajął. Ale nie. Druhowi takiego świństwa nie zrobię. To jak? Idziemy na to wesele? Idziemy. Prowadź! Będę tuż za tobą. Dobrze, moi drodzy. Wydaje mi się, że jest to odpowiedni moment na zakończenie tego troszkę dłuższego odcinka. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymaj łapska od niej z daleka. A jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Lecę montować dla was ten film i słyszymy się w kolejnym, gdzie pójdziemy na wesele i zabawimy się trochę. Do zobaczenia, a raczej do usłyszenia. Cześć!